Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrox, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny FanScript Origins. Po poprzednim odcinku udało nam się w Cyrenejce zrobić parę zadań pobocznych, jak i rozpocząć misję Pax Romana. I już się nam pojawiło kolejne zadanie, przebyć misję z Cyreny. Czy jest to zadanie poboczne, które niestety pojawiło się po skończeniu zadania... No i zaraz umrzemy. Zadanie pobocznego, które skończyliśmy w poprzednim odcinku, gdzie ratowaliśmy pana Myszkę. I niestety mamy kolejne zasrane zadanie. Czemu nam się nie mogły te zadania wcześniej pokazać? Tylko jedno pojawia się nam się za drugim, więc ciągle nie wiem, ile mam tych zadań pobocznych do skończenia. Mam nadzieję, że to już będzie kurczę ostatni, ale skoro to są przemytnicy z Cyreny, to pewnie będzie polegało na odszukaniu albo pewnie pomocy tej myszce zasranej. Czemu ja jestem taki dobry dla tych ludzi, muszę im wszystkim pomagać? Czemu ja nie mogę im odmówić? Jest dla mnie taki bezsens i pewnie jeszcze to zadanie się nie skończy tak szybko, jakbym chciał. Będę musiał się pieprzyć z tym wszystkim, już chciałem tą Cyrenejkę skończyć. Nie wiem, poczekaj na tego Anubisa. Albo chociaż to zadanie kolorowe z wykrzyknikiem zrobić. No skaczesz, no! Co jest? Tak mnie ostatnio denerwuje ten asasyn. Naprawdę. Czy to nie było to przejście, gdzie byli ci popowieszani ludzie? Tam chyba było jakieś takie zadanie, z tego co pamiętam. Bo tam są ci rebelianci pozamykani w klatkach. To zobaczymy tutaj. Chyba na razie tutaj będzie spokój, bo ma znaleźć tego Vitrifiusza. Tylko że on, no właśnie, będzie... Nieżywy? Nie, no... Są. Myślę, że to jest rozbity wóz, a... No bo jest chyba rozbity, tak, raczej rozbity. No dobrze, zobaczymy w takim razie, co trzeba tutaj pewnie zrobić. Wydaje mi się, że dowieź ich w wybrane miejsce. Tak skaduje przynajmniej. Vitruvius! Diocles told me you were attacked. On my way to the Citadel. Some accursed marauders took my manuscript, my life's work, the architecture. These are dangerous times, but I would not take bandits for scholars. I dread to think what they'll do with it. Certainly not appreciate the function and form of the modern approach to architecture. Then I will get it back before they use it for kindling, or worse. Heresy as a shed. Shedit? Odzyskaj manuskrypt. Szybka podróż, bardzo dobrze. Nie wiem w sumie jak ja ją tam zdobyłem, bo tam jest obóz przeciwnika, ale no dobrze. Mi tam akurat pasuje. Oby to był koniec tego zadania, bo tam widziałem, że dostanę jakiś łuk za skończenie tego... tej misji. Więc jeżeli to już byłby koniec, to zajebiście to się udamy na północne rejony Cyrenejki, gdzie to mamy... Gdzie to mamy dwa zadania poboczne, niby ostatnie. A, pewnie to nie będą ostatnie. I obóz podziemny, tak? Niby tak. Skoro mamy znaleźć i odzyskać manuskrypt, to wydaje mi się, że nie będziemy musieli być, że tak powiem, w ukryciu. Więc mogę tam chyba wbić na pełnej, podbić do tego manuskryptu, podnieść na E i tak mi się wydaje, żeby palić bombę. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś skrzynka, nic innego do taszczenia, bo inaczej nie będę mógł atakować. Wąs rozpaczy. Mam was gdzieś, tak szczerze. Ja sobie skaczę tędy. Faktycznie mamy regener... A nie, to jest ten drugi miecz, tak? No. Dobra, mam się już gdzieś, tak szczerze. Już nie pamiętam, który nam dawał regenerację, a który od razu leczenie. No dobrze, i co w takim razie mam tutaj zrobić? Uciec po prostu? To jest też najgłupsze w tych wszystkich zadaniach. Póki jestem oczywiście podejrzewany, a coś goniony w pościgi i tak dalej, to nie pokazuje mi się, co dalej mogę w zadaniu zrobić. Vitruvius jest book, saved for posterity. Knowledge in the wrong hands is a sad waste. O, zajebiście, przynajmniej tutaj. Nie, to też jest za region. A nie, to nie był ten most, gdzie mieliśmy te zadania poboczne związane z tymi częściami do Megaskop. Nie, Megaskop był w Wiedźminie. Tutaj mieliśmy jakieś inne urządzenie, jakiś tam przyrząd, czegoś tam. I chyba w jaskini były poszczególne części. Tak, to jest tutaj.
To akurat fajnie, że tą okolicę pamiętam. A, akwedukt, no dobra. I przy okazji, skrzyneczka jakaś. Ja tego wcześniej nie miałem. Jeszcze dwa niby. No, nie chcę mi się tego zbierać. No, jeżeli to byłby koniec, to przyjemnie. Przygarnę sobie na pewno darmowy exp. I przejdziemy się na te północne rejony Syrenejki, bo tam niby mamy jakieś dwa ciekawe zadania, tak mi się wydaje. You found it. Praise Jupiter. They were sad to lose it. I'm sure they had already started using it to improve their rat trap. Thank you, my friend. I will dedicate a chapter to you. I am honored. Actually, my friend Diocles is very interested in reading it. I said we would meet him at the Oracle Shrine. A capital idea. I have someone I need to see, and I will join you. Co jest? Go and see Praxila, because she should be at this meeting of the great minds of Cyrene. No nie wierzę, no naprawdę. Co to jest za sens tego zadania? Jestem chłopca się na posyłki tutaj, no to jest bezsensowne. Jeszcze pewnie będę musiał tam ją zawieść albo się z nim spotkać. No nie mogę, no kurde. Jakby nie mogli od razu tego zadania skończyć tutaj. Bajek! I did not think I would see you again, but I heard Flavius is no more. It was a day I had long wished for. But how has it been in Belagrade? The Romans are cooperating more now that Melita is gone. We will see about that. And your friend, Krios? I am teaching him the healing arts. But I sent him out a day ago to the East Hills to gather herbs, and he has not returned. No właśnie. I was just about to go look for him. I will find him if you will go to the Oracle Shrine. There's a friend there that would like to see you. Is it? No, I will not dare to hope. I will join you when I find Krios. To jest tak niemożliwa sytuacja. Miała iść szukać gościa, ale poczekała na mnie. No, po prostu nie wierzę. A on pewnie będzie porwany przez bandytów. I będą musiał go pewnie przetransportować tutaj na plecach, żeby jeszcze zadanie się wydłużyło. Niemożliwe, tak szczerze. To jest taki zapychacz czasu akurat to zadanie. Jak wszystkie inne mi się podobały, tak tutaj to jest tak bezsensowne. Jeszcze potem pewnie będę musiał tą wyrocznię znajdować. 15 km, nie wiem, z Tyrynejki. Po cholerę oni to wszystko robią tutaj. Hop, nie może zejść? Tren likwidacji, ale czego? Gdzie te lwy są? O. Może ktoś ma jakiś problem? Jednak nie. Nie, tam jest drugi jakiś. Help! Someone slay these beasts! You! Oh, you saved me before! I thought you were a dream! You are a friend of Praxila's! You are making a habit of getting into trouble. Yes! The plant reveals what is in the seed! I will take more care in future. Oh, thank you, Protector! Chociaż tyle. Że nie muszę się z nim uganiać jeszcze jak opiekunka jakaś. No, przynajmniej mam szybką podróż tutaj, zajebiście. Nie, że to w sumie nie było miejsce jakiegoś zadania pobocznego, bo dziwny jest jednak szybkiej podróży akurat tutaj jest. Mam w głowie jakąś taką kapliczkę, już nie jestem pewny, czy to nie było gdzieś indziej. To było właśnie tutaj, co myślałem. No to dobrze. Akurat pamiętam to miejsce, nie wiem, co tam było. Aureola łowczyni chyba, bo niedawno robiłem to zadanie tutaj gdzieś. Yes, yes, do you please, Ion? You have brought us all together, Bayek. Cyrene's triumvirate heralds of a new peace for this outpost of Rome. Each thinks his own horizon is the limit of the world, but through you we have found a greater purpose. And Praxila and I are to be married. Diocles, I have not said yes yet. If you have a garden and a library, you have everything you need. But now a toast. To Bayek and Cyrene! To peace and order. To love
and weddings. Vade and pace, Sareneka. Ja to osiągnięcie nie dostałem? No kurczę, za takie zadanie to w Odyssey się dostawało osiągnięcia, tutaj nic. Masz jakiś pierwszy lepszy łupłowca na 35 poziom. Ach, to życie mnie. Kłas syreny. O, to niech już będzie top kłas syreny, zobaczymy. Nie mam pojęcia, co tutaj jeszcze mogę się spodziewać, ale nie podoba mi się to, że ciągle dostajemy jakieś dodatkowe zadanie poboczne. No i teraz akurat bezsensowna sprawa. W Odyssey było identycznie. Już nie pamiętam, jak się... Apollodoros? Nie, to nie był Apollodoros, to był... Nie pamiętam już, kto to był, ale... Dostawaliśmy od niego zasrane zadanie poboczne co chwilę. Jedno skończyliśmy i były kolejne trzy na przykład. No, oczywiście każdy w innym regionie trzeba było latać po tej zasranej mapie i tam co chwila robić dla niego. Aż w końcu się na szczęście zakończyło i chyba nawet dostawał się osiągnięcie za wykonanie wątku danej postaci, więc chociaż... To było tyle. Tak to tutaj niech już będzie ten łuk. Czemu to jest zadanie na punkcie widokowym? Nie wiem, jakiś list tam będzie czy coś? O. Nie mam bladego pojęcia. Wcześniej czegoś takiego nie było. Tak mi się przynajmniej wydaje. A czemu to się zadanie w ogóle aktywowało? Czy my podnieśliśmy jakąś notatkę? Jaki to ma sens, tak szczerze? And I once saw a snake swallow a cat whole. A cat? Really? And who are you? Esiocles, but all my friends call me Esio. Well, Esio, I am Bayek. How did you do that? Are you magic? Will you leave some more for me and my friends? I can tell you about my home, the most amazing city of Cyrene, as we go. How can I refuse such a gracious offer? Lead the way, Esio. Me and my gang will give you the grand tour, Bayek. You have a gang? Yes, I'm the most important child in Cyrene. I can see that, Esio. Let's go to the baths. It's where people walk around naked, being scraped and scratched and rubbed with oils. I hate getting my hair wet, don't you, Bayek? It is why I shaved it off, Esio. And washing behind the ears, I bet. Yes, some fancy Roman from the Citadel built it. Vivito. Well, anyway, he spent 10,000 drachma on a floor made of little squares. All that for some way you wash. When I grow up, I'm going to have a wife who'll never make me wash. Wives like that are hard to find, Esio. Przez chwilę mi się wydawało, że może to jest nawiązanie do Ezio, też z Assassina. Ale po chwili jak zaczął opowiadać, że jakieś bezsensowne rzeczy tam się nie wydaje, no bo... Jaki to miałby sens? No jedynie trochę podobne imię ma i w sumie tyle, bardziej skrót. No to jest Siokles. Some of those scaredy cats thought you'd miss the cart, but I never doubted you. I wasn't sure myself, Esio. So where next? You're Egyptian, right? My father says you don't worship the same gods as we Greeks. We have some in common. Like Serapis. Oh yes, Serapis. I've heard of him. Apollo is all Greek and my favorite. He likes poetry, music, wine, and all that kind of stuff. But I like him because he has a bow and arrow and he likes to hunt. Would you like to hunt, Bayek? I do. I used to hunt with my boy, Esio. If you jump from his temple there, then maybe he'll be watching from Mount Olympus and reward me with my own bow and arrow, so I can hunt rabbits in the woods. I would like to see that. Proszę się zabija, jak tam to skoczy. This is it! Isn't Apollo marvelous? Chyba, że ja mam stamtąd skoczyć, to spoko, ale... Nie wydaje mi się, żeby on dał radę. No, to ja mam skoczyć, no dobra. O,
Jaki ma sens to zadanie? Trzeba ją przeskakać. Już powiedział, że ją skoczył jeszcze raz i że mnie oprowadzi. Ja tutaj skaczę za każdym razem, jak przyprowadza nas do nowego miejsca. No, byłem tutaj, bo pamiętam, jak mówiłem coś na temat tych postaci wyrytych. No nie! No przecież ja skoczyłem tak jak chciał, czyli wujsz i alt. Chyba, że mi nie wiem, postać nie stanęła na krawędzi oczywiście, tylko jakoś wcześniej. Nie no, to jest tak też dziwna mechanika. W każdym asasynie musi być pod czymś innym akrobacją. Dobrze, że nie gram już żadnego innego. Tak by mi się to myliło oczywiście. No i teraz, no... Nie rozumiem trochę tego. Apollo is sure to reward me now. You did it! You did it! Afrem Bayek does the impossible! Let's go to the next jump! A czemu się na to wszystko musimy zgadzać? Nie możemy mu powiedzieć, żeby się w nim walił, bo mamy lepsze rzeczy do roboty. Pewnie jeszcze stamtąd będą się odskoczyć. A chociaż co ja dostanę za to zadanie? A, 2200 doświadczenia. Fajnie. Aby to już było ostatnie, no bo... No nie, 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 nie wchodź. Nie, no kurczę, no wspinaj do góry się. Aha, a, bo stamtąd. Dobra. I will not forget this day, Bayek. We should honor it. I officially name you the Flea of Cyrene. I will treasure it. Goodbye, Ezio. Stay out of trouble. I can't promise, but I will try for you, great flea. I hope you get to hunt with your son again soon. So do I, Ezio. To było najbardziej bezsensowne zadanie z całej gry, mam wrażenie. Już zadanie, w którym musieliśmy łapać, nie wiem, świnie, czy co to tam już było w Valhalla, było ciekawsze. Ale jak musieliśmy umyć Brudasa, no naprawdę. Brudasa, no bo on śmierdził i był cały brudny. To nie było nic rasistowskiego. Ja naprawdę, no. Nie rozumiem takich zadań. To według mnie powinna być normalna aktywność w świecie gry, tak jak to było w Valhalla oznaczone. Nie tutaj jakieś zadanie do zrobienia, to było dziwne. Tylko za takie dziwne zadanie powinny być też osiągnięcia jakieś na Steamie, a tutaj nic. W Odyssey tyle tych osiągnięć się sypa, a tutaj praktycznie że zero. Nie, zobaczymy jeszcze to zadanie związane z tym całym myszką, czyli tym handlarzem, który miał już dla nas dwa zadania, niby ostatnią prośbą była mu pomoc. A to się okazało, że musieliśmy go oczyścić z zarzutów morderstwa. Więc zobaczymy, co tym razem nam naszykuje. Mówi, że jeżeli kiedyś tam będziemy, to możemy się z nim spotkać i pewnie będzie jakiś problem, typu kolegów mu ktoś porwał, napadł go ktoś znowu i przez przypadek oczywiście tam się udamy. Zobaczymy. Niby ostatnie dwa zadania poboczne i mamy tam tą wieżę? Nie, to nie jest jakaś inna wieża, bo mi się wydawało, że my patrzymy na Aleksandrię. No tak, w Aleksandrii chyba była ta cała wieża z końca gry. No to jest jakaś podróbka chyba. Apollonia. Ciekawe. Przednicy z Cyreny to jest właśnie to zadanie raczej. No ono się dopiero pojawiło po skończeniu w Cyrenejce misji z myszką. Psst! Sir Bayek, over here! Why so secretive, Mouse? I have shenanigans in mind, my friend. The reward is money for you and an idyllic new life for the Mouse. A farm by the coast where I will raise chickens, goats. But... The man wants a pharaoh's ransom for the deed, Sir Bayek. But Dolos, the spirit of cunning, sent you to help with my foolproof plan. I'm guessing this plan involves the Romans. And smugglers. So, will you join me on one last adventure, Sir Bayek? Pewnie, że ostatnie, no na pewno. Wymyśli sobie pewnie coś jeszcze. It's surprising what Roman lips will spill if you ply them with enough wine. The snitch told me the smuggler's ship has a code name. Corvum Nigrum, the Black Crow.
before they dock, the Crow drops her contraband into the shallows. And the smugglers return later for their loot. Yes. Here, here. How do I let you talk me into these capers, Mouse? My silver tongue and your golden heart. We'll make a pirate of you yet. Steal the dock manifest from the Romans. It will tell us the Black Crow's route into the harbor. I'll wait for you across the docks. Don't get caught, Sir Bayek. Czemu sam tego nie może zrobić? Czemu zawsze to my musimy się pakować w kłopoty? Niby ostatnie zadanie, no na pewno. Wymyślę sobie pewnie coś kolejnego. Tak nienawidzę tych zadań. Perhaps the hunters should become the hunted. Put me in the... Okej, nie jest to on miał za broniwy, ale to było ciekawe, że mnie atakował. Chodź. No, co jest? Kasa dunków. The Black Crow and notes from the Roman dockmaster. Co ja muszę było te lwy wypuścić, mieć wywalone w nich? A niech już będzie. Ciekawe mnie w takim razie to ostatnie zadanie tutaj. Przecież on miał już mieć, nie wiem, spokój i miał sobie tutaj zamieszkać. Przecież miał unikać kłopotów, on jeszcze większy bagno się pakuje. Nie mogę go zabić. Sir Bayek, you return unscathed. The manifest says the ship arrived from Alexandria with the first tide. Ah, they'll have dropped their illegal imports at the shipwreck east of Apollonia. However, based on the manifest, the Romans cracked the code. They will be looking too. I have turned you into a pirate, Sir Bayek, a swindler of the seven seas. Hey, I must admit, this is one of your more enlivening schemes, Mouse. It is good to hear your laugh, my friend. I've arranged to meet the man at the ruins on the coast. Come there with a plunder. Soon that joyous land will be mine. Jeszcze cztery łupy chyba. No, cztery. Zanim zabierzesz łupy przemysłników. Albo naprawdę co się stało temu handlarzowi, czyli jak już go można inaczej nazywać. Przekazuj, czy czegoś tutaj nie odkryłem? No nie, tutaj jest niby to zadanie. I tak to wszystko niby. Nie chcę wchodzić do tego ich zasranego obozowiska. Mam nadzieję, że to będzie jakoś dalej. No niby jest pokazane, że daje. No to jeszcze sobie wezwiemy w sumie naszego konia. No i może dzisiaj uda się jeszcze skończyć to zadanie. Chyba, że nagle okaże się, że jeszcze jakiś zasrany kolejny podpunkt będzie. Bo było mówione, że niby mam zdobyć ten towar i jeszcze go dostarczyć gdzieś. No nie baguj się, wodo. No pokazuj się, punkcie. Czemu to oznaczenie na tym dostaranym ptaku musi być takie denerwujące też? To tak tiltuje, jak ciągle jest to wyczenie jego i nic się nie chce oznaczać. Czemu tego naprawdę nie mogą zmienić, albo chociaż nie da się tego wyciszyć? Naprawdę nie rozumiem czasem kompletnie tej gry. Niby fajna sprawa, można sobie polatać nim i tak dalej, ale no kurcze pieczone, ile można szukać po mapie tego zastranego miejsca, gdzie jest ten, gdzie jest ta podpowiedź. I should be cautious around here. Przydałoby się może ulepszyć jeszcze wytrzymałość pod wodą, w sensie oddech, bo chyba można, z tego co tak mi się wydaje. This treasure will do more good for the mouse than the smugglers. Czemu my to oceniamy? No, nie mogę. Aha. Lepiej nie zaraz się pewnie okaże, że jestem oczywiście w konflikcie. A że jestem w konflikcie, to nie mogę wykonać zadania pobocznego, bo nie. I oni pewnie będą mnie gonić 15 km.
Mimo tego, że już im zniknęłem z pola widzenia, no to dalej mnie widzą niby jakoś. Czasem też w ogóle nie rozumiem elementu tego śledzenia. No już powinienem mieć, nie wiem, zakończone to wszystko. Przecież ja mi zniknęłem z pola widzenia. No, kolejny, zajebiście. Uwolnij myszkę. No, nie mogę. Jeszcze dłużej wydłużajcie to zadanie poboczne. Czy on się zawsze w te kłopoty musi wpakować? Nie, nie zabiję ich. Wiesz, oni mnie zabiją zaraz. Trzy pół tysiąca obrażeń, pięknie, ale no kurczę. Nie wpadłem na to, że mam ich zabić. Mogę cię zabić, naprawdę. Where will you go now? Cyrene was a cruel mistress, Sir Bayek. But it's time to retire. You will miss her. Miss Romans kicking me to the street? Miss people spitting at my poor cursed face? No. You should use this boodle to really buy a farm you wanted, Mouse. Yes, I will. And make wine from my vines and cheese from my goats. Then one day we'll raise a cup to our friendship. But, that will be the best of day. Here, your reward. Thank you from the depths of my heart, Bayek. A man's heart is his own god. Goodbye, Smintos. Reszcie. Broń ciężka. No, może być. Na szczęście nic nowego się jeszcze nie pojawiło, chociaż tyle. Ale kurczę. Obraziłbym się na grę jak biednek. Okazało się, że kolejne zadanie i kolejne problemy myszki i kolejne zadanie typu idź, zabij, uratuj, idź, zabij, zabierz, idź, zabij. Mogę powiedzieć się, ale to jest zbyt drastyczne akurat. Tutaj z tego, co teraz tak patrzę, to niby żadnych zadań pobocznych nie widzę. Oby się nic nie pojawiło, bo kurczę. Byłoby nieciekawie. No to powiedzieć, że niby zostało nam ostatnie zadanie poboczne. Oznaczone normalnym wykrzyknikiem. Więc możliwe, że zrobimy je dopiero w następnym odcinku.